I maneczko, cześć i czołem, Czeski z tej strony i gramy dalej Forever Skies. I pierwsza rzecz, którą właśnie wypisaliście w komentarzach mi. Dlaczego nie ulepszysz balona? Dlaczego nie udźwigu sobie nie zrobisz? Powiem szczerze, że ja sobie jakoś wbiłem do mózgu, że jak tutaj robiłem, gdzieś klikałem, nie pamiętam nawet, czy to było tutaj, czy tutaj, klikałem tam balony i tam zwiększenie udźwigu, to myślałem, że już wtedy sobie to zrobiłem i teraz muszę czekać na kolejne ulepszenie tego udźwigu. Aczkolwiek prawda jest taka, że spojrzałem po waszych komentarzach i w menu budowania mam tutaj powiększ balon, który daje nam 400 udźwigu i to byśmy mogli już nawet zrobić. I balon, który zwiększa nam o 500 udźwig. Ale czekaj, a czy ja mogę już teraz to? A, właśnie, czekaj. Może ja już mogę teraz? Ale gdzie mój hel? Let's go hel. Ja przypiłem hel. Może tutaj. Tak, mam tutaj. Czyli co, jakbym mógł teraz już... Dobrze. Cyk. I co? Ale jajca. Czyli faktycznie. Dziękuję wam za te komentarze. Teraz mogę sobie nawet drzwi, proszę bardzo, powstawiać. Mógł nawet sobie wstawić ścianę, ale nie chcę. Dobrze, to co? To teraz lecimy tam. O, świeci się tam nam to, co chcieliśmy zwiedzić. Czyli pierwszy nasz wykrzyknik tak naprawdę. Ale tu już widzę taka jakieś... Aż trzy światełka nam świecą. Mam nadzieję, że tutaj znajdziemy albo polimer, albo ten kryształ. Bo wtedy będziemy mogli sobie zrobić... nóż. Czy ja mogę tam... Ej, tylko ja... Chyba... Na taką wysokość nie... Nie wjadę. To jest moja maksymalna wysokość na ten moment. Chyba muszę sobie więcej dać tych do wysokości. Dobra, to podlećmy sobie, może tutaj tu nam się świeci coś. I byśmy sobie wtedy zrobili jeszcze więcej tych turbin do wysokości, nie? Wlądujemy sobie tutaj, żeby nie było. Ląduj w nowo odkrytej lokalizacji. No, poczekaj. Stefan. Dobra, wylądujmy sobie tutaj gdzieś. Też fajnie by było tutaj. O, to się tak jara. Trochę, bo mamy tutaj zniszczenia tam o 93%, a się jara jakbyśmy, kurde, ledwo mieli się utrzymać już, nie? Dobra, ale teraz tak, potrzebuję w takim razie turbiny. O. A? 20 metrów więcej. 15 kilo. No to niech to się robi. Ja bym tutaj sobie w ogóle troszkę to pozmieniał. To znaczy... Ej, weź mi to. To mi... Cyk. Tu bym ścianę zrobił. Nie, to. Ściany, drzwi. O, czy ja już nie mogę? Nie mam metali szlachetnych. Metale. To są syntetyki. Może tutaj się na jakieś metale. O, albo tutaj w ogóle. Tak jest.
Ale proszę... O. Dobrze, że się na mnie przewali to. Na szczęście jesteśmy bezpieczni. Tutaj już widzę jakieś metale, to od razu je wyciumkam. Bo mogę. Jeszcze jest. O, 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 o. Dziękuję. Sporo tych metali teraz łapałem. Może będę mógł sobie ścianę płaczu zrobić. O. Drzwi, ściana, metalowa ściana, metalowa, nie chcę ściany metalowej, chcę po prostu plastikową, zwykłą ścianę, o cyk. I teraz tak, silnik tutaj. Cyk, paliwko. To nie potrzebuje paliwa, naprawdę. Mogli nawet, mógłbym tutaj umieścić na przykład. Mieć na sterowcu, o. Tak jedno po drugim. Okej. Może jeszcze jeden zrobimy tak na wszelki wypadek, żebyśmy nie sięgli. Spróbujemy go jeszcze umieścić. Nie wiem, czy uda nam się na... Nie, powinno się udać, bo tutaj widzę, że wielkości nie są jakieś zbytnio duże. Umieścić jeszcze jeden tutaj, nie? Cuk, curuk, cuk, cuk, cuk. A, w ogóle to trzeba by było po prostu zwiedzić tutaj tą stację. Odważnie. Ale na szczęście żyjemy. Wody nie. Wody to... Aha, dobra, tylko że my mamy... Nie mamy pustej butelki. Może z jakąś tą? Weźmy sobie latarkę. Kurczę, tutaj jest dużo tej wody. Tu ja bym sobie, kurczę, chciał to zebrać. Może jakąś plastikową butelkę zrobię? Może ogólnie jakąś skrzyneczkę sobie? Bo jak już teraz mam ten udzik większy, to mogę zaszaleć, nie? O, a tu nie mogę ten wejść? Jak tu wejść? Oho, tylko nie mówcie mi, że ja muszę tam skoczyć. A może... A może... Urom, tak. Cuk. Dzień dobry. Mieście elektryczne. O! Krótka balustrada. No i zawsze się przyda, jak będziemy sobie budować nasz sterowiec. Cyk. Coś tu jeszcze mamy ciekawego. Nope. Ale tak dziwnie, bo tu nie ma wyjścia takiego normalnego, tylko trzeba... Ja chyba nie mogę wyjść. Halo? Co? Aha, dobra, bo ja muszę się chyba wylić. Okej. Okay. Ała, dobra. Nie zabiłem się przynajmniej. Dobra. Ja bym sobie tę butelkę zrobił jeszcze i skrzynkę na wodę. Sposób tak. Turbinę. O. No, no to teraz to będziemy mogli sobie... O, gotowaną ciemę tu jeszcze miałem. Aha. Smaczna. Zróbmy sobie skrzynkę jeszcze jedną. Ale metale.
pierdolę. O. Cyk. Cyk. Muszę więcej chyba metali trochę też zbierać po drodze. W sensie z tych budynków, nie? Bo tam czasami są, o tak jak tutaj, te metalowe elementy. Faktycznie może zbudować sobie po drugiej stronie. Żeby nie obracać się. Ten ekstraktor. To też było podpowiedzią tam kiedyś, pod którymś odcinkiem, trzecim bodajże. Dobra, ale teraz tak. Skrzyneczka, po pierwsze. Sobie teraz tak. Może to przeniósł. Jakoś. Tutaj. Tak. Dziękuję. Kurczę, ja bym sobie chciał... Szkoda, że nie ma takiej wyszłącej szafki też. Może będzie później. Na razie sobie poruszmy tutaj tą szafkę tak. Ja będę chciał na przykład tutaj kłaść wodę, nie? Ale poróbmy sobie też w takim razie... O, syntetyków brak. To byś się spodziewał. Na szczęście syntetyków to chyba można w bardzo prosty sposób właśnie wyłapać po tych kulkach. One częściej, te kulki, latują niż z materiałem syntetycznym poza zasięgiem, niż te metale, nie? Z tym, że metale, tak jak mówię, można sobie wyrąbać, czy wyrąbać, no pozbierać z budynków. Dobra. W takim razie... Co by chcieliśmy? Butelki, nie? Cyk. Printing completed. Cyk. Printing completed. Dobra. Print completed. Teraz tak. Dziękuję. Tutaj jeszcze trochę materiałów. Nie, to chyba wszystko. Tu jeszcze jakieś mamy syntetyki, byśmy mogli pozbierać, ale ekstraktorem. Kurczę, no ten ekstraktor też by fajnie było znaleźć, tylko potrzebuję znaleźć kryształ. No może coś będzie teraz na tym wykrzykniku, jak pójdziemy. Na pewno mamy bateryjkę. Kolejną. Dobra. Teraz tak. W ten sposób. Mam jeszcze... A nie, pustą butelkę to na razie sobie zostawmy. Miedź i bezpieczniki. A tu mam całą skrzynkę bezpieczników. Na razie może sobie wrzucimy ten bezpiecznik tutaj. Tak chyba będzie najrozsądniej. Dobra. Nie wiem, czy tutaj czasem nie mam jakiś... Jeszcze... O, to sobie też przestawimy. Może nawet tutaj, o, cyk. Będzie tutaj tak, tu membrana, tu tutaj ten. Żarełko, tu pićko. I jakoś to leci. Dobra, teraz pytanie, czy... O kurde, tylko widzę, że też brakuje mi paliwka. Tu jest 60. Po drugiej stronie. 30. Czy my mamy hel? Powinniśmy jeszcze mieć. Paliwko bym sobie zrobił. Paliwo helowe. O. Let's go to hell. Syntetyków dużo potrzeba. No, no. Come on. Little one.
Printing completed. Dziękuję. Cyk. Cyk. Okej. Coś do żarcia będę musiał po drodze złapać. Nie wiem, czy tutaj sięgnę te syntetyki. O, na przykład to. Cyk. Jakaś ściana. Chyba wszystko. Tu jeszcze gdzieś leżał jakiś syntetyk, ale ja go na ten moment już nie widzę. Dobrze, dobrze. Proszę mnie nie wyzywać. Proszę się napić. Hydration level. Wracamy się w takim razie. O, 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 czekaj, czekaj, czekaj. Obróć się. I lecimy w takim razie powrotem tutaj. Czekaj, jeszcze może coś wyciumkam tutaj. Tu jeszcze był jakiś budynek. O kurde, ja tego budynku nie zauważyłem. Dobra, no to, ale to był ten podstawowy ten dom, powiedzmy, że. Dobra, zobaczmy, czy teraz pozwoli nam się wznieść na wyżyny. O, a czekajcie. Ja tutaj widzę dużo metali. Wróćmy się tylko. Ja bo tutaj mogę poza zasięgiem. Super. Aha, aha. Dobra. To sięgnę. Ech. Tu. Ja sobie tutaj trochę tych metali pozbierał. Jest poza zasięgiem, ale tu będzie. Cyk. Może faktycznie ten ekstraktor trzeba by było sobie drugi pierdyknąć z drugiej strony. Zróbmy sobie. Cyk. Łapacz nie. Zbieracz wody może też fajnie by było sobie zrobić. Ekstraktor. A transformator. Ale gdzieś zrobiłem transformator. Gdzieś miałem zrobiony. Tu? Nie, tu. O. Cyk. Zrobimy sobie wtedy taki z drugiej strony. Tu trochę metalu, tu trochę metalu. Trochę też tych syntetyków. Sposób. Poza zasięgiem. No i super. Okej. Co ja jeszcze chciałem zrobić? Aha. A, nie mam wabika. No to też by się przydało coś. Zwykły niestety, bo tamtego nie potrafię jeszcze robić.
Dobra, ale zaczyna ta nasza baza sterowiec wyglądać, nie? Właśnie, deszczówę jeszcze. Tu miałem. O, zbieracz deszczówki. Cyk. Tutaj krążę w ogóle. O. Zapraszam. Ćma, no to od razu ją przygotujemy. Nie było. Się gotuje. A zbieracz deszczówki. My sobie na razie z tej strony. O. Jak będzie padał deszcz, to będzie się deszczówka zbierała. Za darmożkę. Woda. Nie. O. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej. W tą stronę. Tu zaraz jeszcze pozbieramy sobie też trochę metali niekoniecznie szlachetnych. Mam nadzieję, że dosięgnę tutaj. O, powinienem tutaj spokojnie. Cyk. Coś tam jeszcze gdzieś. Tam jest chyba za daleko. Gotowana ćma. Dobra. Po drugiej stronie. Jak tam? O. Tutaj nie mogę wejść. Syk. A tutaj nie mamy chyba nic. No dobrze. No i co, mam nadzieję, że tutaj damy radę ją znieść tak wysoko. Dobra, jesteśmy już, ej, już jesteśmy spokojnie za wysoko. Ubra, mamy pierwszy wykrzyknik. Zbliżono się do nieznany obszar. Jaki tam nieznany, ja się skończam. Dobra, lądowanko, teraz nas czeka. Znajdź zarośniętą szklarnię. Wieża szklarniowa. Źródło dużej ilości szkła i żywności, miejsce handlu i wspólnej pracy mieszkańców okolicznych wysp, prowadzonych tu w celu opieki nad ogrodami. Szklarnia. Rodzaje ogrodów. O, tutaj w ogóle mamy... Jak widać, jakieś różne rodzaje wież, które odkrywamy. O, tu możemy znaleźć polimer. A jak znajdziemy polimer, będziemy mogli zrobić nóż. To już mi się podoba. No, nie przesadzaj. Zjedz ćmę. Będzie ci dobrze. Dobra. To co? Pora się wybrać. Na wyprawę. Nie mógłbym gdzieś wylądować wyżej? O. O. Widzę, że mam nieskończoną ilość brudnej wody. Tu muszę z góry, widzę, wskoczyć. Okej. Tu chyba też. Ale tu też mogę zejść na dół. Co cię... Aha. A co to?
Zniszczona stacja ulepszeń. Wykorzystywana do tworzenia ulepszeń urządzeń, poprawia ich funkcjonalność i wydajność. O, czy ja będę mógł zrobić stację ulepszeń? Na to wygląda. To wszystko już wiemy. Chyba koniec tego dobrego. Z tej strony przynajmniej. Trzeba jeszcze wyżej wejść. Latarka włączona. Dobra, to idziemy, bo tutaj pewnie... Tak, to będziemy musieli po prostu wskoczyć. Bo drzwi pewnie tutaj nie otworzymy. A nie, otworzymy. Nic nie trzeba wskakiwać. Jaki sztorm. Polimę. No cześć, kochanitki. Komponenty, metalowy komponent. Aha, dobra. Polimer. W takim razie będę mógł sobie nóż już zrobić, na pewno. Rozglądam, czy tu czasem czegoś jeszcze nie ma. Nie widzę. A tu z tyłu? Nope. Idziemy wyżej w takim razie. O! Co to? Zielony nóż szlakowiec, ale jest nóż potrzebny, żeby to zebrać. Kurczę, może ja bym poszedł w nóż zrobić. Oho. Mogę tutaj zeskoczyć. Nie wiem, czy to będzie bezpieczne. Dobra. Jest okej. Okay. Napił. Ja bym się ogólnie też przespał. Aha, i zrobił ten nóż. A czekajcie, jeszcze coś chciałem zobaczyć. Nóż mogę odkryć i mogę też kusze i bełty. Ekstraktor niestety nie mam kryształu. Olej roślinny. Potem najpierw ten nóż odkrył. Poszedł chyba bym skoczyć. Żeby trochę odzyskać mocy. Dziękuję. To teraz tak. Tu. Zobaczmy jeszcze tutaj. Polimer, to muszę mieć olej roślinny. Stać się ulepszeń. Teoretycznie mógłbym zrobić, żeby polimer znalazł. Apteczki, paliwo z biomasy, kusza. Butelka filtrująca. A tu mamy ten durszlakowiec, tam jest u góry. Okay. Dobra, ale ja bym chciał sobie przede wszystkim zrobić... O nie, potrzebuję więcej polimeru. No dobra, to jeszcze nie zrobimy w takim razie. Ale może bym sobie więcej zrobił tych butelek. Wody mogę sobie nazbierać przynajmniej. Tyle wody. O, a przynajmniej teraz jest przyjemnie jasno. Cyk. Wodę na razie tutaj. Zbierałem sporo tej wody. Teraz to jeszcze tutaj osie uzupełniło, nie? Deszczówka. Dobra. Żubnijmy se. Będziemy w takim razie szukać jeszcze tego. Kurczę, no jeden polimer. Jakbym miał więcej, to bym sobie już zrobił nóż, żebym mógł zbierać te durszlakowce, czy jak tam one mają. Uzupełnione.
Czekaj. A co to? Baryłka oleju. Potrzebuję więcej. Co to jest? Epoksyd techniczny. Rzadki zasób używany podczas zaawansowanego wytwarzania. Zazwyczaj można go znaleźć na wieżach szklarniowych. Okej. Jakiś nowy zasób. Kurde, tu bym chciał tego oleju. To jest polimer. To dobrze, bo sobie pójdziemy teraz jeszcze. Wrócimy pewnie na statek. Bo to jest ten olej roślinny chyba, nie? Czy to będzie... Jakbym spadł teraz, to... Dobra, elegancko. Tylko teraz tak. Potrzebował też więcej tego, syntetyków. A latają gdzieś tu? Tu widzę jakiś leci. Tak. Więcej potrzebuję. Dobra. No już trudno. Dobra, to może tak sobie zróbmy. Będę miał jedną pustą butelkę. Zrobię sobie jeszcze butelkę. Jedną. Zrobię sobie zaraz nóż też. O, cyk. Tutaj mam ćmę do wytopania. Nie. Zjadłem już ją. Dobra, to najwyżej. Będę troszkę głodny. Mamy nóż. Oh yes. No to wracamy się. Bo tutaj rozumiem, że my po prostu ten olej roślinny tutaj zdobędziemy w tych beczkach, który był potrzebny do czegoś. Już teraz nie pamiętam dokładnie do czego. Tak, tak, wiem. O. Tak. O, tylko jedno? Aż tyle nie potrzebowałem. Faktycznie, wystarczy to. Epoksyd, polimer. Jeszcze może coś tu znajdziemy? Nie. Dobra, to teraz możemy iść wyżej. I pozbierać przede wszystkim to. Dobrze. Proszę mnie tutaj nie wyzywać. To wszystko, przynajmniej na razie. Przynajmniej z tej strony. Chodzimy. O. Tyle. No tu widzę coraz więcej. Dużo to jest polimeru, to mnie cieszy. Bo czy ja aż tyle potrzebuję? Pewnie będę potrzebował coraz więcej. I więcej. My coś tu jeszcze możemy... No jest jeszcze sporo oleju roślinnego. To na pewno. Czy my możemy tu jakoś wejść? Czy tylko z góry chyba? Chyba w końcu... Aha. Tutaj chyba będzie tylko z góry. Bo tu jest zastawione. Czekaj, to trzeba będzie tu jakoś akrobację porobić. Jak to wygląda? Cholera, nie jestem pewny. Wait a minute. Tu
Tu nie ma wejścia. Z tej strony. Tutaj jest wejście z tej strony. Faktycznie bym musiał wtedy skoczyć. A Jezus, jakie tu są... Kurna... Komplikowane dziury. Dobra. A że jeszcze wyżej. O! No ej. Ja tego nie dosięgnę. O! Ja na pewno tutaj jakoś nie mogę skoczyć? Może czekajcie. Nie. Nie! Nie, tu... Ej, ale to są parkury jakieś. Nie ma sensu. Znaczy, ma sens, ale jeżeli to faktycznie to jest tak wymyślone, że to ma stanowić jakąś przeszkodę, to jest bez sensu. Oho. O, dobra, jest. I tutaj jeszcze. Dobra. I co i tutaj mam? Mogę wskoczyć? Czy nie? Chyba tu nie mogę. Tu jest puszka. Chyba, że muszę mieć ekstraktor, żeby tutaj wejść w ogóle. Albo po prostu... ściany ekstraktorem wyciągać. Dobra, to zaraz jeszcze spróbujemy sobie też. Wejdźmy sobie jeszcze wyżej. Do szklarni. Uuu, tu widzę... Patat? Co to jest? Jadalne, składniki odżywcze, potas. A, o nie, to się zajmuje jedno miejsce. Okej. Okay. Orzech kawowy. Gorzki orzech w twardej skorupie. No dobra, no to mi też troszkę zmienia postać rzeczy. Bo ja bym wtedy... Jestem w ogóle w stanie... dobra. Nieważne. Jestem w stanie wlecieć tutaj do góry. Nie no, tutaj jest lądowisko, jestem taki grubas. Dobra, nieważne. Butelka filtrująca i... Zopty... O! Po sobie to pier. Próbujemy to też ugotować. Mam sobie zrobić więcej też skrzynek. Potrzebuję wtedy materiału więcej. To. Na bełt jeszcze mogę zrobić. Polimer, odpady. No dobra, kusze i bełty. Wodę to sobie mogę wypić. Potrzebuję więcej plastiku. O tego. Żeby sobie zrobić skrzynki.
Trzeba coś powiedzieć. Duża butelka. Mhm. O tak, byczku. I jak to ten owoc do jedzenia? To nie jest tu? 40 żywności, no dobrze. Chodźmy też tutaj, nowe rzeczy. Usza, nawet bym mógł zrobić narzędzie o wielu zasobach, odblokuje drogi. Trąca owoce, odblokowuje drogi. Pełt do kuszy, amunicja do kuszy. Patka naprawcza, okej. Okay. Zbiera duża butelka. Bo musiał pił zrobić normalną butelkę. Mhm. Już porobiłem. Tyk. Cyk. Cyk. Właściwie to... Tu jeszcze mam też... Tu coś... To jakoś można przelewać te... O, można... Można przelewać płyny, dobra. To mi się podoba. Dobra, to sobie weźmiemy tutaj, to tutaj. A my sobie zrobimy dużą butelkę. Tyk. Jak wygląda z 15 godzin zaleca się gotowanie przed spożyciem? To wiadomo. Nawet sobie nawet ugotował takiego jednego jeszcze. Stacja ulepszeń. Ulepszeń też by można było zrobić, tylko szkoły potrzeby. O! Mamy... 20! Dziękuję. Mała skrzynka. No zróbmy sobie jeszcze tą małą skrzynkę też. Będziemy jeszcze sobie pozwiedzać tą szklarnię. Jedyne co, to chciałbym małą skrzynkę, żeby... O, cyk. Gdzie jest ta mała skrzynka? Tutaj. A na razie niech tutaj będzie. Chodzi mi tylko, żeby pozrzucać... Potrzebuję, to nie, to nie, to nie. To jest już pełna, to sobie zrzucimy. Żarełko zrobione. Tak, mam mało miejsca. Jeszcze bym coś pozrzucał. Apteczka. A nie, można tutaj apteczki, ok. A to też nie można. A. Ciekawe. Dobra, to. To. I. To, bo tu nie ma płytek drukowanych. My pójdziemy sobie trochę też zbierać oleju i tym podobne, nie? Dobra. Idziemy zbierać owoce, warzywa. Ciekawe, czy coś jeszcze w takim razie odkryjemy po tych owocach, warzywach. Mhm. Nie ma to. No tak. No tak. Uważaj, dziura. Cyk. Coś z tej... A nie, tutaj się wchodzi jeszcze wyżej. Tu powinien być hel, ale nie ma go. Teraz tak. Cyk. 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 Nie, te wszystkie... Kurczę, że te rośliny się nie stakują. To jest troszkę takie...
O, to jest coś jeszcze. Tuszbul w owoce o gęstym zabarwieniu wielobarwnym soku. Potencjalnie można je wykorzystać jako źródło farby. I nie są jadalne. Już jestem prawie pełny. A, tu jeszcze mamy kawowiec. Wejdźmy jeszcze do góry. Z dużo szkła też będzie można pozbierać. A tu coś jeszcze. Dane szkle. O, widzę. Że tam przejście. A, tylko ja mogę chyba tu wyjść po schodach normalnie. Jak mi się wydaje. Może nie. O, leżaczek. Jak tutaj ładnie ten świeci. Nącze tam mogę też pozbierać. Aha, tylko że ja już zaraz nie będę miał w ogóle żadnego miejsca. A, jeszcze wyżej mogę. Cyk. To dosyć... O, orzech... Aha, orzech kawowy. Orzech kawowy. Cyk. Tu na razie nie chciałbym. Przedostać się przez przejście zablokowane przez pnącza. Ale myślę, że to sobie zrobimy. O? Tu się tak drze. Pterodaktyr? Co to? Dobra, nie wiem na razie. Ale myślę, że... O tym dowiemy się w kolejnym odcinku. Tymczasem dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. Ja tu spróbuję sobie zrobić troszkę skrzynek i trochę pozrzucać jeszcze tych rzeczy. Cholera, taki burdel mi się skrzynkowy tutaj robi. Większe skrzynki potrzebne. Większe skrzynki. I widzimy się w kolejnym odcinku. Tymczasem, nara. Kwipunek. Tam jesteś, kwipunek.